Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Zaczynamy Operację Styl w Radiu Pryzmat. Naszym gościem są podróżniczki Ewa i Paulina, które prowadzą bloga Travel Like a Girl. Dzisiejszym tematem będą Włochy. Skąd pomysł na założenie bloga? Generalnie założyłyśmy bloga po jednej z naszych podróży do Grecji, kiedy w internecie oczywiście przed podróżą starałyśmy się wyszukać potrzebne nam informacje, na przykład czy na Santorini, wtedy tam się wybierałyśmy, można latać z dronem, a jeżeli można latać, to na jakich zasadach? Później miałyśmy problem z wypożyczeniem auta i też starałyśmy się znaleźć jakąś rekomendowaną wypożyczalnię. Znowu nie do końca nam się to udało. No i stwierdziłyśmy, że mimo tego, że w sieci jest tyle różnych blogów, w tym również podróżniczych, to jednak gdzieś tam jest dalej nisza, która jest niezaspokojona tą wiedzą. No i stwierdziłyśmy, że być może warto podzielić się tymi informacjami, które same zdobyłyśmy, które same sprawdziłyśmy. A druga rzecz to taka, że chciałyśmy też pokazać, że pracując na etacie mimo wszystko można dużo podróżować, wcale nie trzeba na to wydawać milionów i jedno z drugim można jak najbardziej połączyć, nie trzeba być zawodowym podróżnikiem, żeby w ciągu roku udać się na przykład do 10 różnych miejsc, czy to w kraju, czy za granicą. Co waszym zdaniem przyciąga turystów do Włoch? Wydaje mi się, że Włochy to jest taki kraj, gdzie można i zobaczyć coś ciekawego, i tam się da dobrze zjeść, i też jest to takie miejsce, gdzie można sobie wypocząć. Latem mamy gwarancję pogody, poza sezonem letnim to można znowu skorzystać z prawdziwych uroków zimy i włoskie kurorty narciarskie są znane na całym świecie z tych świetnych warunków dla fanów białego puchu. Ponadto myślę, że tutaj ciekawa kultura, czy też taki znany wszemi wobec temperament lokalnej społeczności, są to takie czynniki, które po prostu sprawiają, że to jest takie prawdziwe miejsce, gdzie ludzie z całego świata chcą po prostu zobaczyć, jak ono faktycznie wygląda i odwiedzają Włochy w bardzo dużej ilości. Włochy są trochę tańsze niż Hiszpania czy Francja, no i mają świetnie rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, czyli zarówno lotniska, bardzo dobrze się po Włoszech podróżuje koleją, jest duża baza noclegowa, więc to wszystko są takie elementy, które sprawiają, że to przyciąga turystów po prostu. Ile trwa lot samolotem do Włoch? Jeśli mówimy o Polsce, jest to dość... Nie jest to aż taka wyprawa, oczywiście nie licząc tych wszystkich takich formalności lotniskowych, ponieważ na te północne tereny, na przykład do Mediolanu, do Wenecji czy do Bergamo, tu można się dostać już w około 1,5 do 2 godzin. Zaś na samo południe to też nie jest aż tak długa trasa, ponieważ na Sycylię dolecimy z Polski w około 3 godziny. Jak wygląda kwestia pogody i kiedy najlepiej zaplanować podróż? Bo jak wiadomo, właśnie we Włoszech mamy tą gwarancję pogody w porównaniu do tego, jak jest w Polsce, że nad polskim morzem ta pogoda nie jest zagwarantowana, w każdej chwili może spaść deszcz, ale we Włoszech latem chyba raczej ta pogoda jest piękna. Ja bym powiedziała tak, że do Włoch należy się udać zawsze, kiedy uda nam się upolować tanie bilety lotnicze i generalnie my staramy się w taki sposób podróżować, czyli raczej nie myślimy o terminie, tylko szukamy połączeń, jak uda się trafić coś korzystnego, co nowo, wtedy staramy się dostosować resztę naszych planów właśnie pod taki wypad. Ale co do już samej specyfiki Włoch, to tak jak zaznaczyłaś, no, tam mamy do czynienia z upalnym latem, stosunkowo późną jesienią, bardzo łagodną zimą, no i znowu wczesną wiosną. Więc w zasadzie kraj jest dostępny dla turystów przez cały rok. Ja teraz na przełomie, w zasadzie na początku stycznia byłam w Neapolu. W Polsce musiałam chodzić w czapce, w kurtce, a tam bluza i katana wystarczyły w zupełności i czułam się komfortowo. Więc tak naprawdę każda pora roku, moim zdaniem, jest dobra, jednak uważałabym na sierpień. Z dwóch powodów. Po pierwsze, upały tam są wtedy największe, więc jeżeli ktoś nie lubi aż przesadnie wysokich temperatur, to może dla niego taki pobyt być męczący. Z drugiej też strony, właśnie w tym okresie wielu Włochów ma urlop.
więc będziemy narażeni na ogromne tłumy w kurortach, no i również co za tym idzie bardzo często wyższe ceny niż jednak w tych niskich sezonach. Czym zachwycą turystów Włochy i za co wy kochacie ten kraj? Może zacznę od drugiego pytania, za co kochamy my kraj, za co my kochamy Włochy. Na pewno za kuchnię, ale też moim jakimś tam subiektywnym takim aspektem, który mnie do Włoch zawsze przyciąga, są góry, bo wydaje mi się, że Dolomity, szczególnie to pasmo takie jedna z części Alp jest bardzo unikatowa i jest jednym z najpiękniejszych w mojej ocenie takich górskich pasm na świecie. I dla mnie to jest też taki symbol Włoch, który właśnie gdzieś tam sprawia, że je bardzo cenię i wydaje mi się, że są unikatowe. Ja myślę też, że taka różnorodność właśnie, że ja kocham góry, to znajdę tam coś dla siebie. Ktoś, kto lubi bardziej, nie wiem, architekturę i obserwację takiego miejskiego życia, to znajdzie coś dla siebie. Osoby, które chcą odpocząć na wybrzeżu, mając właśnie gwarancję pogody, również mogą liczyć wtedy na Włochy. Kuchnia Włoch uważana jest za jedną z najzdrowszych i najsmaczniejszych kuchni świata. Każdy tam znajdzie coś dla siebie. Mamy na przykład pesto, bruschettę czy pizzę, lasagne, różne rodzaje makaronów, sery, między innymi pecorino romano, parmezan, oliwa też jest takim słynnym specjałem Włoch, focaccia czy panini. Które właśnie z tych przysmaków byście polecili w szczególności? Ja myślę, że wszelkiego rodzaju właśnie pasty, makarony i gnocchi i tego typu pochodne, bo wydaje mi się, że w ogóle im prostszy, tym smaczniejszy. Właśnie to jest fajne, że tam jednak ta forma, ta prostota tych posiłków sprawia, że my tak naprawdę możemy do tych rdzennych smaków dotrzeć i nic nie jest, że tak powiem, zagłuszane jakimiś dodatkowymi składnikami. No a poza tym no właśnie ta świeżość tego, że to jest wszystko takie lokalne i rdzenne produkty mają ogromny wpływ na to, jak to smakuje. Ja generalnie bardzo makarony i tego, takie glutenowe rzeczy polecam. Oczywiście też wszelkiego rodzaju desery, bo to też jest takie miejsce, gdzie można na przykład zjeść przepyszne lody, które zresztą też w Polsce nazywamy lodami włoskimi. Także myślę, że co kto lubi, bo wiem, że są ludzie, którzy lubią też typowo słodyczowe rzeczy. Jakie są waszym zdaniem najpiękniejsze plaże we Włoszech? Ja się tutaj właśnie odniosę tak trochę subiektywnie i powiem, że po tych wielu latach też mi bardziej się zaczęły podobać plaże właśnie takie bardziej kamieniste i we Włoszech można je znaleźć, natomiast bardziej w takich nie takich kurortowych miejscach, bardziej gdzieś tam właśnie przy tych miasteczkach położonych na klifach. Dla przykładu jedną z takich plaż jest Polignano a Mare. Często też są takie miejsca, gdzie właśnie miasteczko jest położone na takim stromym klifie i wtedy nie ma takiej klasycznej plaży, tylko jest bardziej coś takiego taka przystań, gdzie ludzie sobie mimo wszystko i tak korzystają z tej kąpieli wodnej. Natomiast z takich jakby rajskich krajobrazów plażowych, to wydaje mi się, że można tutaj śmiało polecić Sardynię, gdzie te plaże są faktycznie takie bardzo turkusowe, położone w takich klimatycznych zatoczkach, aczkolwiek też muszę wspomnieć, że w takich miesiącach jak na przykład sierpień, to też trudno tam liczyć na jakąkolwiek intymność, chyba że wybierzemy naprawdę bardzo jakiś taki skrajny moment, by odwiedzić taką plażę, na przykład bardzo wcześnie rano bądź na zachód słońca, ponieważ tych turystów bardzo wielu chce skorzystać jednak z tych kąpieli i bywa tam tłoczno. Jakie pamiątki warto waszym zdaniem przywieźć z podróży do Włoch?
No, my standardowo przywozimy magnesiki, czy to dla siebie, czy to dla znajomych, ale myślę, że Włochy są też takim fajnym miejscem, skąd te lokalne przysmaki naprawdę warto przewieźć. I tak jak wspominałaś, oliwa, makarony, sery, parmezan, gorgonzola, pecorino, ricotta. Mi też kilka razy zdarzyło się kawę kupić i przywieźć, wino, oliwa. Ostatnio nawet mąkę na pizzę przywiozłam z Włoch, właśnie wtedy, kiedy byłyśmy samochodem, więc jakby tutaj bagaż samolotowy nasz w żadnym wypadku nie ograniczał. A z kolei zimą, jak byłam w Neapolu, to taki klasyczny shopping się wkradł i tym razem były ubrania, które też okazuje się były w lepszych cenach niż takie sieciówkowe w naszym kraju. Przejdźmy do atrakcji turystycznych i zaczniemy od Apulii, czyli regionu z białymi miasteczkami, klifami, którego stolicą jest Bari. Co możecie powiedzieć o tym regionie? No, mi się bardzo podobał ze względu na taki klimat spokojnego, powolnego, włoskiego południa. Być może wpływ na to miał też fakt, że akurat byłam tam w marcu 2020 roku, jeśli pamiętam, czyli chwilkę przed tym, jak ta pandemia tak naprawdę wybuchła i nas wszystkich pozamykali w domach. Więc no, to bez wątpienia też miało wpływ, bo jednak ten ruch turystyczny, szczególnie we Włoszech, był znikomy. Chwilę później zaczęto anulować wszystkie loty i trudno było się gdziekolwiek ruszyć, więc mi się udało jeszcze załapać, ale ewidentnie wtedy było czuć jednak ten spokój, to, że świat się powoli zatrzymuje i jednak ta percepcja tego regionu była zupełnie inna. Natomiast zdaję sobie sprawę, że dzisiaj odwiedzenie tego samego miejsca to jednak jest już kontekst masy turystów, przeciskanie się bardzo często, żeby dotrzeć do tych głównych atrakcji. Natomiast jeśli chodzi o samo Bari i to, co mi się tam spodobało i zapadło w pamięć, to niewątpliwie Star Krybny, znajdujący się przy Molo San Nicola. Genialne miejsce, gdzie po prostu lokalni sprzedawcy rozstawiają swoje stragany, czyli po prostu wiadro z wodą i ze świeżymi połowami, gdzie każdy może tak naprawdę przyjść i prosto z morza wyłowione, czy to ryby, czy owoce może kupić. No, klimat tego miejsca jest niesamowity, oni się tam targują, są mega głośni, w zasadzie tylko mężczyzn tam spotykałam, którzy tutaj trochę coś kupowali, trochę sprzedawali, bo obok był bar, więc od razu skoczyli na piwo, pogadali z kolegami, więc naprawdę klimat naprawdę fajny, unikalny, warty doświadczenia i chyba z Bari zapamiętałam głównie to. Są oczywiście też fajne ruiny murów miasta, czy okazałe budynki, jak Teatr Margarita, który kiedyś był teatrem, teraz jest muzeum. Natomiast to, co ja bardziej zapamiętałam, to przede wszystkim właśnie jest taki klimat tego targu. Teraz przejdźmy do Wenecji, czyli miasta położonego nad Adriatykiem. I właśnie tam też jest dużo takich zabytków i też atrakcji. Jedną właśnie są gondole i kanały i taki tramwaj wodny. To jest coś takiego innego, czego w Polsce raczej nie spotykamy. Zgadza się. Właśnie ten jakby tryb zwiedzania jest bardzo polecany, w sensie z tego jakby poziomu wody. Natomiast my miałyśmy niestety niesamowitego pecha, bo w dzień, kiedy miałyśmy zaplanowaną Wenecję do zwiedzania, to był strajk osób, które pracują w takiej komunikacji publicznej i te tramwaje były po prostu niedostępne, jak i również wszelkiego rodzaju autobusy, więc nam pozostało zwiedzanie Wenecji piechotą. Natomiast ja myślę, że to jest takie miasto, które trzeba zobaczyć, chociażby z tego względu, że nie wiadomo, ile ono jeszcze tak naprawdę będzie istniało z racji jego położenia na wysepkach i ciągle podnoszącego się poziomu wody. Natomiast poza takimi sztandarowymi miejscami typu właśnie Plac Świętego Marka czy Bazylika Salut, to myślę, że ta gondola jest czymś takim bardzo wyjątkowym, ale również na przykład eventy, które się okresowo odbywają w Wenecji i Wenecja z nich słynie, a jest to między innymi festiwal filmowy, czy też wenecki karnawał oraz te wszystkie słynne maski, które też można spotkać na weneckich witrynach sklepowych.